Czy on tęskni za tobą? Witam serdecznie wszystkich kochanych moich państwa na następnej wróżbie kolektywnej z kart Lenormanda tym razem. Dwie różne talie Lenormanda do wyboru, kochani. Już wam pokazuję. Pierwsza grupa to talia taka Lenormanda i przedmiot do wyboru kamień z napisem love, czyli miłość. Druga grupa to talia taka, też Lenormand i przedmiot do wyboru kamień z aniołkiem czerwonym. Wybierzcie sobie talię, która wam się podoba lub przedmiot, który przyciąga wasze oko. Bez zastanowienia się to ma działać po prostu jak magnes. I zapraszam was oczywiście w międzyczasie do komentowania. Napiszcie, którą grupę wybraliście i napiszcie, czy ta wróżba rezonuje z wami, czy dobrze wybraliście grupę, dobrze? Oczywiście, jeśli chcecie, oglądnijcie całą wróżbę, mogą te grupy nawet się jakoś w pewien sposób uzupełniać, kochani. Zapraszam was oczywiście do nowych subskrypcji. Zasubskrybujcie mój kanał koniecznie, by otrzymywać powiadomienia od YouTube'a o nowych filmikach. I zapraszam was również do lajkowania dla rozwoju mojego kanału, by istniał jak najdłużej. Lajkujcie z kciuczkiem w górę. Oczywiście na wróżby indywidualne zapraszam was serdecznie. Napiszcie mi e-maila, jeśli pragniecie u mnie zamówić wróżbę indywidualną, a ja odpiszę wam o warunkach i opcjach różnych wróżb. Zapraszam serdecznie. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach na moim kanale. Dziękuję serdecznie. I zaczynamy. Czy on tęskni? Zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa druga poczeka. I mamy grupę pierwszą, która wybrała właśnie ten kamień i tą kartę. Czy on tęskni? Czy on tęskni za osobą pytającą? Oj. Oj, już mi wpadają karty. Dobrze. Więc, kochani, już. Czy on tęskni? Tutaj macie jakieś straty. Straty w miłości, straty w relacji. Ale już mogę powiedzieć, że tęskni pomimo to, że ma blokady. Że jest jakaś ciężka droga do pogodzenia się. Czy nie wiem, rozstaliście się, czy macie jakieś kryzysy, czy jakąś tutaj przerwę, kryzys w komunikacji, w spotkaniach. Tu są blokady, jest ciężka droga, są góry, czyli jest tutaj oziębłość, jest z jego strony jakaś blokada, jest on obciążony, jakiś balast, tak? Tutaj szczury, czyli jakieś straty w waszej relacji, w waszym związku, straty emocjonalne, jeśli chodzi tu o miłosne wasze sprawy, ale myśli o tobie i tęskni, pomimo to, że ma jakieś tu lęki, no mówiłam blokady, lęki, i myśli o tobie jako właśnie o osobie ty ukochanej, wartej miłości, ale w tej miłości są straty i kryzysy. To już powiedziałam od razu, na początku. Są duże emocje, emocje wręcz przeszywają mu tu serce i głowę, które pływają w te i we w te. I on chce wysłać wiadomość. Wiadomość, chce przyjechać, chce spotkać się. Ale są tutaj jakieś obciążenia i problemy i blokady. On też widzi jakąś mozolną pracę nad tą relacją, co go obciąża na razie. Jakby musi wyjść z tych blokad i z tych lęków. Musicie owszem też popracować nad waszą relacją, co jego tutaj widzę już obciąża na starcie, ponieważ są jakieś problemy miłosne. Ale czy on tęskni za tobą? Tak, tęskni. Jest pełen emocji, jest pełen miłości i jest tutaj chęć wysłania wiadomości, chęć spotkania, chęć akcji, chęć wyjścia z tych blokad i tutaj po prostu no, wyjaśnienia spraw, tak, które tutaj stworzyły być może jakiś
chwilowy kryzys w waszym związku. Tak, tęskni, tylko że jest zablokowany na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście kochaną grupę drugą. Grupa druga wybrała tę oto talię Lenormanda i ten kamień z aniołkiem. Czy on tęskni? 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 Tutaj też są jakieś problemy, rózga, jakieś sprzeczki, jakieś niewyjaśnione sprawy, jakieś frustracje, być może, nie wiem, wymiana była ostra zdań, być może kłótnia, być może jakieś tej turbulencje, które trzeba posprzątać, wyjaśnić. On myśli o tym, by napisać wiadomość, by zacząć jeszcze raz od początku, by się spotkać, by weszła tu jakaś akcja. Jest tutaj lojalny, wierny, możesz na nim polegać, jest przyjacielski, być może pragnie też przyjaźni plus. Być może jesteście tutaj w relacji przyjaźń plus, ponieważ tu jest duża seksualność, ale również pragnie harmonii, tutaj emocjonalności, intymności, balansu, tak, dążenie do pięknej jakiejś tej atmosfery, ale również dążenie do seksu. Myślę, że tutaj chodzi bardziej jemu o przyjaźń plus. No i tutaj są jakieś jeszcze niewyjaśnione sprawy, sekrety. Jeszcze jest tutaj coś do wyjaśnienia, ale on chce pozytywnie tutaj, by się wszystko między wami ułożyło, rozwiązało. Być może chce się on otworzyć, chce otworzyć się tutaj, by wyjaśnić pewne sprawy, wyjaśnić pewne sprawy, które są tu jeszcze sekretne i być może też myśli o tym, by się pojednać, by tutaj doszło do harmonii, pojednania, pogodzenia i by wyjaśnić te wszystkie sprawy, które są jakieś tutaj skomplikowane między wami, czyli jakieś kłótnie, sprzeczki, by to posprzątać wręcz, tak? Także tak, myśli o tobie, tęskni za harmonią, za piękną atmosferą, za intymnością, seksualnością, tęskni, myśli o pozytywnym znowu rozwinięciu się spraw między wami. Dziękuję serdecznie dwóm grupom i do usłyszenia już wkrótce. Napiszcie komentarze, lajkujcie, komentujcie koniecznie i subskrybujcie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.